Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Na dole macie poszczególne tematy, którymi się dzisiaj zajmiemy. Zapraszam. Pierwsze pytanie od Adrianny. Czy przeprowadzanie głodówki 24 godziny raz w tygodniu to nie za często? Próbowałam IF, ale nie jest mi z nim totalnie po drodze. Chodzi mi o względy zdrowotne, długowieczność. Z dwóch opcji na tej 24 godziny czuję się lepiej niż codziennie jedząc tylko w przedziale 8 godzin, a potem nic. Jak to wygląda ze względów zdrowotnych? To jest bardzo ciekawe pytanie i w ogóle jeżeli chodzi o głodówki, o posty okresowe, wszystko jakby opiera się o ten proces autofagii, czyli o to, że nasze komórki się oczyszczają, odnawiają i dzięki temu żyjemy dłużej, jesteśmy zdrowsi i bardziej odporni na różnego rodzaju choroby, które mogą nas dotknąć. Niestety nie ma takich konkretnych badań, w jakim momencie ta autofagia się dzieje. Mówi się, że przynajmniej 16 godzin potrzeba, żeby nasz glikogen się obniżył, żeby obniżył się poziom glukozy, insuliny. Jeżeli jesteśmy na keto, to tak naprawdę jest to łatwiejsze i jest to szybsze. I w związku z tym pewne procesy, które zachodzą podczas autofagii przy takim całkowitym poście, zachodzą również, jeżeli jesteśmy na diecie ketogenicznej i po prostu te węglowodany mamy znacznie ograniczone, a tym samym właśnie glikogen, zarówno jak i glukoza, jak i insulina są na niskich poziomach. Także to już jest jeden plus dla osób, które są na żywieniu ketogenicznym, że tak naprawdę samo to daje podobne korzyści, nie dokładnie takie same, ale podobne jak przedłużone posty. Natomiast ciężko jest zrobić takie konkretne badania na ludziach, co się dzieje u danego człowieka przy 16-godzinnym na przykład poście i 8-godzinnym oknie żywieniowym, a co się dzieje, jeżeli nie jemy 24 godziny. Takie badania są wykonywane na myszach i te badania pokazały właśnie pod kątem tutaj pytania Adrianny, że rzeczywiście 24 godziny postu daje bardzo dobre efekty, jeżeli chodzi właśnie o te o mTOR czy kinazę, więc jakby te korzyści z postu po tych 24 godzinach były bardzo dobre, ale to u myszy. No nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego dokładnie sprawdzać u ludzi i dlatego też nie ma takich konkretnych danych, twardych danych na ten temat. Natomiast jeżeli Ty, Adrianno, zdecydowanie lepiej się czujesz z taką głodówką 24 godziny, to ja myślę, że to jest jakiś wskaźnik i jest to niezły pomysł. I wiele osób co 24-godzinne posty robi sobie na przykład raz w tygodniu, często w piątek. I jest to jakaś metoda, jeżeli się z tym dobrze czujemy rzeczywiście, bo niektórym to w ogóle nie służy. No i skoro po 14 godzinach mniej więcej już te właśnie korzyści prozdrowotne się zaczynają, no to tutaj mając 24, na pewno ta autofagia w jakimś stopniu u Ciebie będzie zachodzić, więc ja myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Dokładnie, konkretnie jakby co się dzieje w Twoim organizmie, no nie jesteśmy w stanie tego określić, bo po pierwsze, no właśnie nie da się tego tak dokładnie zbadać na człowieku, a po drugie, to też jest indywidualna kwestia, bo u niektórych te procesy mogą zachodzić szybciej, u niektórych troszkę później i też właśnie to zależy od tego, na ile tych zapasów chociażby glikogenu mamy. Jeżeli jesteś na diecie niskowęglowodanowej czy ketogenicznej, to masz ich mało, więc też to wszystko będzie po prostu szybciej u Ciebie zachodzić. Pytanie od Krzysztofa. Skoro już dotknęliśmy hormonów, to jak na keto podbić serotoninę? O ile dopaminy mi nie brakuje, to stabilnie niski nastrój jest wykańczający. Drogi Krzysztofie, niska serotonina na keto wcale nie jest standardem i normą, bo dieta ketogeniczna wręcz w wielu przypadkach, i to badanych klinicznie u osób na przykład z depresją, potrafi podbić wręcz serotoninę. Także u większości osób raczej ten nastrój jest lepszy i nie powinno być problemów z niedoborami serotoniny. Natomiast jeżeli się to zdarza, to trzeba się zastanowić dlaczego. Z jednej strony to też pytanie, jak długo jest keto, bo
żebyśmy mieli dobre poziomy serotoniny, to musimy mieć mało stanów zapalnych, tak? Czyli to działanie na przykład diety ketogenicznej i ciał ketonowych w naszym chociażby mózgu, to przeciwzapalne ich działanie będzie na plus, jeżeli chodzi o serotoninę. Natomiast jak wiadomo, możemy mieć keto i możemy mieć keto. Jeżeli keto nie jest dobrze zbilansowane pod kątem wartości odżywczych i jest też mocno przetworzone albo bardzo ubogie i opieramy się tylko na kilku produktach, no to możemy się nabawić pewnych niedoborów i przy właśnie niedoborze wartości odżywczych również ta serotonina może nam się obniżyć. Poza tym niskie elektrolity, które są u osób, które ich nie suplementują, nie mają odpowiedniego nawodnienia, czy są na początku swojej keto drogi, również mogą się przyczynić do obniżonej serotoniny. Także to są rzeczy, na które na pewno warto zwrócić uwagę i warto je skontrolować. Poza tym pod kątem wsparcia już takiego doraźnego, to ja polecam adaptogeny i tutaj różne adaptogeny mogą się sprawdzić, warto wybrać coś dla siebie. No, najczęściej stosowana jest ashwagandha, ale nie tylko ashwagandha istnieje. I też warto jakby zadbać o to, aby nasze żywienie było bogate w aminokwasy, w pełnowartościowe białko, ponieważ dla naszych neurotransmiterów, do tego neuroprzekaźnictwa te aminokwasy są bardzo potrzebne. Co więcej, tryptofan jest potrzebny, żebyśmy mieli odpowiednie poziomy serotoniny. No i zazwyczaj właśnie na diecie ketogenicznej te produkty się pojawiają, tak? Bogate w tryptofan, bo to są jajka, to mogą być pestki dyni, to mogą być dobre ryby, łosoś, drób, szpinak. Te produkty są bogate w tryptofan i zazwyczaj je jemy. Także to też jest coś, co można włączyć. No i na pewno trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mamy jakiś problem z jelitami, a o jelitach i o SIBO mówiłam w dwóch filmach na kanale, no to nie zawsze keto nam ten temat załatwia. Wręcz czasami bardzo monotonnym żywieniem możemy sobie to pogorszyć. A jeżeli jest problem z jelitami, to automatycznie przekłada się to też na nasz nastrój, więc to jest też temat, o który warto zadbać. Barbara. Witam Pani Joanno. Jestem wdzięczna za filmiki, które Pani tworzy. Wiele mnie one nauczyły. Bardzo mi miło, Pani Barbaro. Mam pytanie. Na ketoadaptacji byłam w maju, a gdzieś od połowy lipca jestem na diecie niskowęglowodanowej, to znaczy między 50 a 80 gramów węgli. Czuję się bardzo dobrze, wyniki mam ok. Wyjątek stanowi cholesterol 317, ale bardzo dobrze mi Pani to wytłumaczyła, więc nie przejmuję się tymi parametrami. Ale od około 2 miesięcy ciągle czuję pragnienie. Dodam, że wypijam od 2,5 do 3 litrów płynów dziennie. Czym może to być spowodowane? Serdecznie pozdrawiam. Pani Barbaro, no to pierwsza rzecz, jaką bym zaleciła, to zrobić badania. Jeżeli je Pani zrobiła i rzeczywiście wszystko tam wychodzi w porządku, no pytanie, czy rzeczywiście wszystko było sprawdzone. To, co warto sprawdzić, to nawet sam jakby mocz, czyli jakiego on jest koloru, czy on jest słomkowy, czy nie jest tak, że jednak to nawodnienie jest za małe, chociaż 2,5 do 3 litrów płynu, no powinno być w porządku. I też jak często ten mocz oddajemy, bo tutaj to może być wskazaniem do tego, że jest jakiś problem. Zazwyczaj przy bardzo częstym pragnieniu z takich jednostek chorobowych, które mogą przy tym występować, to jest na przykład cukrzyca. No ale jeżeli Pani jest na diecie niskowęglowodanowej i dobrze się Pani czuje, to tutaj raczej przypuszczam, że nie ma tego problemu. Ale może to być też anemia, która prawdopodobnie też wyszłaby w badaniach, chociaż nie zawsze anemia w tych takich podstawowych badaniach w morfologii nie zawsze to wychodzi. Albo hiperkalcemia. To są takie choroby, przy których rzeczywiście to wzmożone pragnienie może być. Natomiast też jakby nie zakładamy, że ktoś dane schorzenie ma, jeżeli po prostu to pragnienie odczuwa. Może niedobory elektrolitów, to się często zdarza przy diecie niskowęglowodanowej, więc ja bym chyba w pierwszej kolejności spróbowała zadbać o wyższą po prostu ich podaż w diecie albo poprzez suplementację również podnieść poziom sodu, magnezu, potasu. Zobaczyć też na przykład jak ten potas wygląda we krwi, bo dobrze, żeby on tam był w okolicach 4,5. Także to są takie rzeczy, które bym zrobiła na początku. No i wiadomo, że to nawodnienie, no to też nie jest powiedziane, że 3 litry każdemu wystarczą, jeżeli włączymy w to wszystkie płyny. Niektóre osoby potrzebują pić więcej. Także no to też trzeba na pewno sobie sprawdzić. Mam nadzieję, że Pani poszuka przyczyny i ją Pani znajdzie i tego Pani życzę. Paulina, witam Joanno. Słyszałam, że keto nie jest dla osób otyłych, bo można wyrządzić sobie więcej krzywdy niż korzyści płynących z keto. Myślałam o mężu, który ma 115 kg
175 cm wzrostu jest po 40 roku życia. Pomysły na jego odchudzanie mi się wyczerpały albo efekty były zbyt słabe i plan umierał po kilku miesiącach. Bardzo dziękuję za wszelkie porady. Pozdrawiam. Droga Paulino, nie wiem, kto to powiedział, że można sobie wyrządzić więcej krzywdy niż korzyści na keto. Przypuszczam, że ktoś, kto ogólnie jest przeciwnikiem żywienia niskowęglowodanowego. Ponieważ moim zdaniem właśnie u takich osób, u których już było różne programy dietetyczne, mają nadwagę czy otyłość i nic nie działa, to właśnie nieraz, niestety, ketoza jest, jak sami mówią, ostatnią deską ratunku i jest tym, co zazwyczaj działa, jeżeli jest dobrze przeprowadzone. Bo odchudzanie to nie tylko kalorie, ale to również nasz metabolizm, który jest spowolniony i który musimy podreperować i dieta ketogeniczna może nam w tym zdecydowanie pomóc. I to również nasza gospodarka hormonalna. Jeżeli mamy zaburzenia w gospodarce hormonalnej, to po prostu nieraz odchudzanie jest totalnie niemożliwe. I tutaj również dieta ketogeniczna przynosi rewelacyjne rezultaty. Zazwyczaj osoby otyłe mają insulinooporność, a nawet cukrzycę. I w takim wypadku wysoki poziom insuliny, wysoki poziom glukozy we krwi to jest totalny brak chudnięcia. Żebyśmy zaczęli chudnąć, te poziomy muszą nam się obniżyć. A według mnie nie ma lepszego modelu żywieniowego niż dieta ketogeniczna pod kątem właśnie obniżenia tych parametrów gospodarki cukrowej. Także nie zgadzam się z tym, że można sobie zaszkodzić, będąc osobą otyłą na keto, jeżeli się to keto dobrze prowadzi. Bo oczywiście, że sobie można zaszkodzić, będąc na keto, bo tak jak już wam nieraz mówię, no można to zrobić w sposób po prostu głupi, nie przygotować się dobrze do tego, nie dopasować tego indywidualnie, objadać się jakimiś fast foodami wręcz na keto, to też można zrobić, czy nie dostarczać sobie wszystkich składników odżywczych, czy na przykład się nie nawadniać dobrze, więc wtedy jakby to będzie niekorzystne dla zdrowia, nie tylko dla osoby otyłej, ale dla każdej, która by taki model żywienia niezbilansowany obrała. Także jeżeli zrobimy to dobrze, to ja uważam, że wręcz osoby z otyłością mają wreszcie szansę, żeby było lepiej i żeby znalazły taki dla siebie styl odżywiania, który przede wszystkim będą mogły kontynuować przez długi okres czasu, bo też nie oszukujmy się, ktoś, kto jest otyły, kto przez kilkanaście na przykład lat, czy kilkadziesiąt, no powoli tych kilogramów nabierał, to nie jest tak, że schudnie po prostu w miesiąc, wszystkie te kilogramy, tylko ten proces potrwa. Natomiast właśnie dzięki temu, że keto może być długofalowe, nie głodzimy się, to jedzenie jest smaczne, tym sposobem jakby możemy to przez dłuższy czas kontynuować i mieć dobre efekty, a nie efekty jojo, jak to niestety bardzo często się kończy u wielu osób. Joanna. Witam Panią. Mam pytanie odnośnie stresu. Od sierpnia jestem w ciągłym stresie i moja waga od tamtej pory wzrosła o parę kilo. Dodam, że na keto jestem od kwietnia i pozbyłam się 17 kg, natomiast od sierpnia przybyło mi 5. Nie daję sobie rady, nie mogę wejść w ketozę i raz na parę dni wpadam w napady głodu. Co może mi pomóc oprócz medytacji, którą już stosuję? Proszę o radę. Pozdrawiam. Joanno, jeżeli chodzi o stres, to tak jak sama tutaj bardzo dobrze zauważyłaś, on naprawdę może być przyczyną tego, że my nie chudniemy, a wręcz tyjemy. I z tym stresem po prostu trzeba zarządzać. To, że on jest, to jest jakby oczywiste, ale my sobie musimy po prostu z nim dobrze radzić. Medytacja super, jak najbardziej. Jeżeli to nie przynosi rezultatów, to też pamiętajmy o tym, że warto czasem udać się do specjalisty, warto iść na terapię. Jak mamy problem, nie wiem, z wejściem w ketozę, to idziemy do dietetyka na przykład. Nie wiem, jak mamy problem z wysokim cukrem, to czasem też idziemy do dietetyka albo do diabetologa. Natomiast jeżeli mamy jakiś problem taki natury psychologicznej, mentalny, to czasem warto po prostu iść do terapeuty, psychologa i poprosić specjalistę o to, żeby pomógł nam sobie z tym poradzić. Natomiast jeżeli właśnie mamy ten kortyzol cały czas wysoki, no to on też nam potrafi podnosić glikemię. Czyli jeżeli mamy wysoki kortyzol, podnosi nam się nieraz glukoza. Tym sposobem zaczynamy właśnie, tak jak sama piszesz, mieć takie napady głodu.
I tutaj jakby wejście w stan ketozy, nie zawsze to jest super proste, ale warto się o to zatroszczyć, żeby jednak w tą ketozę głębszą wejść. Czasem postem, czasem ciałami, egzogennymi ciałami ketonowymi, użyciem oleju MCT, no różne są jakby techniki i metody, czy skrócenie okna żywieniowego, to wszystko zależy. Natomiast jeżeli wejdziemy w ketozę, automatycznie ta glikemia mimo wszystko zacznie nam się obniżać, więc jest to jakaś metoda. Chociaż jeżeli mamy ogromny stres, to też nie jest dobry moment na keto, już nie mówiąc o ketoadaptacji, bo to może być dodatkowym stresorem, więc to też trzeba wyważyć i trzeba to dopasować indywidualnie i nie zajechać też siebie i swoich nadnerczy, które jakby produkują te nasze hormony stresu. Ale to, co jeszcze może nam pomóc oprócz medytacji, to właśnie rzeczy związane z jedzeniem, czyli tak zwana uważność w jedzeniu, czyli koncentrowanie się na tym, co jemy, jak jemy, jemy powoli. To są takie mega proste, a jednak ważne rzeczy. Brak podjadania, tylko za każdym razem na przykład kładę to na talerz, to co mam zjeść, albo za każdym razem robię zdjęcie tego, co mam zjeść, czyli taka fotodieta tak zwana, która też takie proste rzeczy, ale mogą nam pomóc. Poza tym ja bardzo polecam aktywność. Aktywność fizyczna jest bardzo dobra na stres, tylko trzeba znaleźć taką, jakby, z którą się dobrze czujemy. Więc to też jest kolejna rzecz, którą warto wprowadzić. Może to być joga, ale nie musi. Jak ktoś lubi biegać, proszę bardzo, jak nie ma dużej nadwagi czy otyłości, ma dobre buty. Jeżeli ktoś się chce porozciągać, świetnie. Jeżeli ktoś chce zrobić trening siłowy, super. Interwały jak najbardziej. Także znaleźć coś dla siebie, to będzie ważne. I wysypianie się. No, wiem, że czasami jak jest dużo stresu, to ciężko się jest wyspać, ale ten sen jest bardzo ważny, szczególnie jeżeli właśnie stresu jest więcej. A poza tym, no tutaj znowu, adaptogeny się dobrze sprawdzają. Ashwagandha potrafi wyciszyć, ale na przykład też różaniec górski, z takich ziołowych rzeczy to jakaś melisa czy rumianek. No, możemy zawsze sobie takie delikatne tematy włączyć do naszego dnia i to też jakby uzbiera się tak powolutku to wsparcie dla naszego organizmu pod kątem tych stresorów. Więc no, to są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Na niektórych bardzo dobrze działają olejki CBD, więc to też można wypróbować, bo jest to też jedna z metod. Trzymam kciuki za Ciebie, Joanna, żeby było coraz lepiej. Dziękuję Wam za dzisiaj. Myślę, że to wszystko w tym tygodniu. Za tydzień zapraszam na kolejne Keto Q&A. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć.